Wydobycie węgla w Polsce spada od dziesięcioleci. Jeżeli trend widoczny od lat 90. się utrzyma, to około 2040 roku światło dzienne ujrzy ostatnia tona polskiego węgla kamiennego wydobyta na powierzchnię. Z drugiej strony 75% energii obecnie produkowanej w Polsce jest wytwarzana w elektrowniach cieplnych, zasilanych węglem kamiennym i brunatnym. Zastawiając te fakty ze sobą oraz mając na uwadze, że nie dysponujemy i jeszcze długo nie będziemy dysponować elektrowniami atomowymi, okazuje się, że mamy przed sobą spory problem. Z kolei produkcja prądu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, woda czy słońce, stanowi w Polsce zaledwie 20% ogółu produkowanej energii elektrycznej. Nikt już dzisiaj nie kwestionuje, że energia elektryczna produkowana z paliw kopalnych, produkowana z węgla, jest energią brudną. Tylko polskie elektrownie cieplne co roku emitują do atmosfery dziesiątki milionów ton dwutlenku węgla. Ale jak to jest z odnawialnymi źródłami energii? Jak to jest z elektrowniami wiatrowymi, wodnymi, no i w końcu z farmami fotowoltaicznymi? Czy one rzeczywiście są takie ekologiczne? Ostatnio w dyskusjach, nawet z moimi znajomymi, często pojawia się taki argument, że nie są to do końca takie zielone źródła energii. Taki argument pojawia się oczywiście z ich strony. Kiedy pytam o szczegółowe dane o jakieś wyniki badań naukowych na ten temat, no, nikt nie jest w stanie podać mi żadnych przykładów. W związku z tym postanowiłem, że dzisiaj to sprawdzę. Sprawdzę to dla siebie i sprawdzę to dla was. Sprawdzę ślad węglowy, energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii w stosunku do energii produkowanej w tradycyjny sposób z elektrowniach opalanych węglem. Odpowiem również na pytanie, po jakim czasie odnawialne źródła energii spłacają swój dług, nazwijmy to cieplarniany, czyli czy one rzeczywiście w którymś momencie eksploatacji produkują czystą, zieloną energię. Sprawdzę, czy to, o czym mówią producenci paneli. I firmy instalujące fotowoltaikę, jest prawdą, czy jest to rzeczywiście zielona energia, czy jest to tylko chwyt marketingowy? W tym filmie będę powoływał się wyłącznie na sprawdzone źródła naukowe. Artykuły, które będę cytował, pochodzą z prestiżowych czasopism, włączając w to Elseviera czy Nature. Prace te przeszły pełny proces recenzji wykonywanych przez specjalistów w danej dziedzinie. Zawierają opis metodologii badawczej, tak aby każdy mógł zrozumieć lub odtworzyć wyniki zaprezentowanych badań. Jest to ważny element rzetelności naukowej, gdyż nie ma tu miejsca na domysły i niesprawdzone teorie pseudonauki. Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych związana z produkcją danego produktu, aktywnością danej osoby czy organizacji. Lub jak w naszym przypadku związana z produkcją energii elektrycznej. Miarą śladu węglowego jest ilość wyemitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i inne, które wyraża się jako ekwiwalent CO2 przypadający na jednostkę energii elektrycznej, czyli kilowatogodzinę. Innymi słowy, aby porównać czystość energii elektrycznej produkowanej z różnych źródeł, należy ocenić, ile gramów CO2 jest emitowane do atmosfery przy produkcji 1 kWh. Panele fotowoltaiczne są reklamowane jako w 100% czyste źródło energii, gdyż podczas produkcji energii ze słońca nie są emitowane żadne zanieczyszczenia. Jest to prawda, ale to nie oznacza, że ślad węglowy paneli fotowoltaicznych jest zerowy. Ekosceptycy często podnoszą argumenty, że przecież produkcja, transport i w końcu recykling paneli jest związany z procesami wymagającymi emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do środowiska. To samo tyczy się wiatraków czy elektrowni wodnych. I to również jest prawda. Jaki jest zatem ślad węglowy energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii w stosunku do energii elektrycznej produkowanej w tradycyjnych węglowych elektrowniach? Okazuje się, że badania na ten temat, badania naukowe są na świecie prowadzone od dziesięcioleci. W roku 1990 panowie Craith, Norton i Brown Solar Energy Research Institute w Colorado. Opublikowali w czasopiśmie Energy pracę pod tytułem A Comparison of CO2 Emissions from Fossil and Solar Power Plants in the United States, czyli w dosłownym tłumaczeniu porównanie emisji CO2 z paliw kopalnych i elektrowni fotowoltaicznych w Stanach Zjednoczonych. Panowie szczegółowo opisali metodologię swoich badań. Co istotne, wzięli pod uwagę emisję CO2 związaną z produkcją podzespołów oraz konstrukcją i utrzymaniem infrastruktury przez 30 lat. Rozpatrzyli istniejące elektrownie węglowe oraz trzy elektrownie słoneczne: jedną heliotermiczną, czyli taką, w której energia słoneczna jest pośrednio zamieniana na energię cieplną płynu, i dwie farmy fotowoltaiczne. Wnioski z przeprowadzonych badań były następujące. Emisja CO2 związana z produkcją energii z węgla wyniosła 1041 g na kWh, a dla elektrowni słonecznych od 24 do 43 g na kWh. Po drugie, 97% emisji CO2 z elektrowni węglowych odbywa się na etapie spalania węgla. Podczas gdy niemal cała emisja CO2 związana z użyciem paneli słonecznych, przypada na etap produkcji i konstrukcji elektrowni. W końcu ślad węglowy 100 MW elektrowni fotowoltaicznej na przestrzeni 30 lat wynosi zaledwie 3% śladu węglowego elektrowni węglowej w tym samym okresie. Wnioski są dosyć oczywiste. Ślad węglowy związany z produkcją energii z odnawialnych źródeł. Jest ułamkiem śladu węglowego związanego z produkcją energii elektrycznej w tradycyjnych elektrowniach opalanych węglem. Ale nie wyciągajmy wniosków na podstawie jednej pracy naukowej i to z minionego wieku. Przyjrzyjmy się innym pracom na ten temat. W latach 90. minionego wieku nikt jeszcze nie zastanawiał się nad recyklingiem z użytych paneli fotowoltaicznych. Należy bowiem mieć świadomość, że obecnie czas życia paneli szacuje się na około 20 do 25 lat. Po tym czasie efektywność konwersji energii słonecznej na elektryczną może spaść do zbyt niskiego poziomu, a panele trzeba będzie wymienić. Recykling paneli jest obecnie gorącym tematem, również dla badaczy. Proces odzyskiwania materiałów, z których zbudowane są panele fotowoltaiczne, został uwzględniony w pracy tureckich naukowców. W 2020 roku opublikowali oni artykuł w czasopiśmie Elseviera o nazwie Environmental Nanotechnology Monitoring and Management. W pracy pod tytułem Investigation of life cycle CO2 emission of the polycrystalline and cadmium Telluride PV panels, badacze wzięli pod uwagę emisję CO2 na czterech etapach: wydobycia materiałów kopalnych niezbędnych do produkcji paneli fotowoltaicznych, produkcji paneli, ich utrzymania oraz recyklingu. Dodatkowo, Ponieważ ślad CO2 związany z produkcją paneli jest różny w różnych krajach, no głównie ze względu na stosowaną technologię oraz zużycie CO2 do produkcji energii elektrycznej, to rozpatrzono takie kraje jak Niemcy, Stany Zjednoczone, Brazylia, Chiny i Japonia. Z ich pracy płyną następujące wnioski. Emisja CO2 związana z produkcją energii z węgla wynosi od 1504 g na kWh dla węgla brunatnego do 888 g na kWh dla węgla kamiennego. Natomiast produkcja energii elektrycznej za pośrednictwem paneli słonecznych, fotowoltaicznych, biorąc pod uwagę ich produkcję, utrzymanie i recykling, Wiąże się z emisją 23 g dwutlenku węgla na każdą kilowatogodzinę. Jest to 50 razy mniej niż dla węgla. Drugi wniosek. Średnio po roku użytkowania panele fotowoltaiczne zwracają swój dług węglowy. Innymi słowy, przez rok produkcji energii ze słońca bez emisji CO2 panele. W cudzysłowie, odpracowują wyemitowane gazy cieplarniane na etapie produkcji i potencjalnego recyklingu. Po roku jest to prawdziwie zielona energia. I to jest, według mnie, bardzo ważny wniosek: a mianowicie panele fotowoltaiczne po około roku eksploatacji spłacają swój dług, nazwijmy to cieplarniany, związany z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. I zaczynają produkować energię rzeczywiście jakby pozbawioną tego obciążenia CO2, no, które pojawia się na etapie czy to produkcji, czy recyklingu paneli. Dla mnie, na przykład, to oznacza, że za niedługo moje panele spłacą swój dług. Spłacą swój dług energetyczny, i rzeczywiście produkcja energii u mnie w domu nie będzie związana z, tym, z tą pośrednią emisją gazów do atmosfery. Dalsze wnioski z pracy to: największa emisja dwutlenku węgla jest związana z produkcją paneli fotowoltaicznych. Ich recykling to emisja około 10 razy mniejsza. Największa emisja CO2 na etapie produkcji paneli występuje dla Chin, a najmniejsza dla Brazylii. Z czego to wynika? Z faktu, że Chiny wciąż produkują znaczną część energii potrzebnej w procesie produkcji paneli z węgla. Natomiast Brazylia 85% energii elektrycznej produkuje w elektrowniach wodnych. Widać tu więc efekt kuli śnieżnej. Im więcej energii produkujemy z odnawialnych źródeł energii, tym produkcja podzespołów i elementów do tych eko, nazwijmy to elektrowni, pociąga za sobą mniejszy ślad węglowy. Czyli jest to takie sprzężenie zwrotne. W idealnej sytuacji, gdybyśmy korzystali na przykład z energii słonecznej do produkcji paneli słonecznych, no to ten koszt, jakby z pokolenia na pokolenie byłby coraz mniejszy, aż w końcu by się wyzerował. Zwróćmy również uwagę, że produkcja energii z elektrowni wodnych, a szczególnie z elektrowni wiatrowych, emit Emituje do atmosfery CO2 na poziomie takim jak panele fotowoltaiczne lub nawet niższym. Najlepszym przykładem są tutaj właśnie farmy wiatrowe. Jest wiele prac naukowych w tym temacie, który dzisiaj omawiam, ale jedna z ciekawszych pojawiła się w 2017 roku w czasopiśmie Nature. Jest to o tyle ciekawa praca, że naukowcy wykonali prognozę emisji CO2 związanego z produkcją energii elektrycznej z różnych źródeł do roku 2050, biorąc pod uwagę dwa scenariusze. Neutralny, w którym produkcja energii odbywa się bez dbałości o zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, i scenariusz nazwijmy go zielonym, w którym w istotny sposób następuje redukcja emisji CO2, tak aby zahamować globalne ocieplenie. Niezależnie od scenariusza, emisja CO2 związana z produkcją, użytkowaniem i utylizacją elementów elektrowni korzystających z odnawialnych źródeł energii jest ułamkiem emisji gazów cieplarnianych z elektrowni opalanych węglem. Co więcej, z wyników badań wynika, że jeżeli obecnie wdrożymy politykę redukcji emisji dwutlenku węgla z tradycyjnych elektrowni i przestaniemy korzystać z paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej, to w roku 2050 przyniesie to dalsze zmniejszenie emisji do 250%. Inaczej mówiąc, im wcześniej zrezygnujemy z brudnej energii węglowej, tym koszt węglowy produkcji, użytkowania i recyklingu podzespołów elektrowni korzystających z odnawialnych źródeł energii będzie mniejszy. W idealnym przypadku, jeżeli na przykład do produkcji paneli słonecznych będzie wykorzystywana tylko zielona energia, to ich dług wobec środowiska będzie wynosił zero. Jak może zauważyliście, w tym filmie nie odnoszę się do energii produkowanej w elektrowniach atomowych. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, ta kwestia nie dotyczy w tej chwili Polski. Po drugie, temat jest na tyle obszerny, że wymagałby oddzielnego odcinka. Niemniej warto powiedzieć, że energia atomowa, co do śladu węglowego, jest na tym samym niskim poziomie emisji, co energia pozyskiwana z elektrowni fotowoltaicznych czy wiatrowych. Nie bez powodu Unia Europejska zalicza energię atomową do zielonych źródeł energii. Powoli zbliżam się do końca. Jednak zamiast podsumowania pokażę Wam ciekawą statystykę. Po lewej stronie mamy liczbę zgonów ludzi związaną z danym źródłem energii. Chodzi tu zarówno o zgony pracowników kopalni czy elektrowni na skutek wypadków, ale również na skutek chorób wywołanych zanieczyszczeniem środowiska przeliczonych na 1 terawatogodzinę energii. Po lewej stronie mamy emisję dwutlenku węgla, również odniesioną do jednej terawatogodziny. A teraz porównajcie wyniki dla węgla i gazu z wynikami dla fotowoltaiki, wiatru i elektrowni atomowych.